Szczecinie już od 4 lat prowadzony jest program poprawy jakości wód. W ramach projektu w mieście jest budowane ponad 200 km nowej kanalizacji, a na Pomorzanach powstaje oczyszczalnia ścieków. W tej dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest to jeden z większych programów w tej części Europy. I tutaj byłoby czymś nadużyciem spodziewać się tego, że problemów od strony natury technicznej i drobnych problemów organizacyjnych nie będzie. To jest sprawa oczywista przy realizacji tak dużego programu inwestycyjnego. My oczywiście robimy wszystko, żeby minimalizować te wszystkie zagrożenia i te wszystkie trudności. Cała inwestycja kosztować będzie ponad 282 miliony euro. 66% pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałe 98 milionów pochodzi z pożyczki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Ochrony Środowiska oraz z budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Rok 2007 to jest ten rok, jeden z najwyżej przewidzianych do finansowania i do realizacji i do zaawansowania wszystkich kontraktów. Drugi taki trudny rok to jeszcze będzie rok 2008. Rok 2009 i 2010 to już są końcowe realizacje naszych projektów i rozliczanie finansowe całego programu. Cały program ma się zakończyć do grudnia 2010 roku. Zrealizowano już ponad połowę projektów programu. Opóźnia się jedynie budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany. Jeden z dużych zbiorników, tak zwany blok biologiczny, nie wytrzymał próby szczelności. Ściany zbiornika odkształciły się o 2 cm. Trwają prace nad jego naprawą. Zakończenie tej inwestycji opóźniło się o 17 miesięcy. Jednak koordynatorzy programu zapewniają, że nie przeszkodzi to w planowanym zakończeniu wszystkich inwestycji. Istnieje pewna rezerwa czasowa, z której można jeszcze skorzystać. I żeby Państwo mieli świadomość, w Unii Europejskiej zrealizowanych projektów w poszczególnych państwach, myślę o starej piętnastce, nigdy żaden projekt nie został zrealizowany w terminie i w planowanej kwocie. Więc nie jest polską specjalnością się opóźniać i przekraczać koszty. Miejmy nadzieję, że po zakończeniu programu w naszych kranach i w Odrze w końcu popłynie czysta woda.